jeżeli zakładamy zjazd, nie możemy być przywiązani do liny, no bo końcówki liny idą na dół. W związku z tym musimy się przywiązać jakoś inaczej. Jakoś? Najlepiej za pomocą ląży. Ląże jest fajniej montować nie do łącznika, tylko obok, dokładnie tak jak wiążemy się liną. Wtedy nie ma kolizji z przyrządem zjazdowym, a zakończać karabinkiem zakręcanym oczywiście, ale nie przepiętym zwyczajnie, tylko zakończony, taśma powinna być zakończona wyblinką, dlatego że w ten sposób unikamy przypadkowego wypięcia ląży. No, jak sobie przypadkowo wypniemy ląże, no to idziemy do bozi, bo jest to jedyny punkt, który chroni nas przed upadkiem. Jesteśmy wpięci lążą w stanowisko zjazdowe. Następnie zakładamy blokera do nogawki łącznika. Potem wyciągamy, przeciągamy linę przez blokera po to, żeby wpinać ją do przyrządu luźną, a nie obciążoną ciężarem liny. Wpinamy linę do przyrządu. Podciągamy przyrząd do góry, bloker również, tak żeby ląża była luźna. W ten sposób sprawdzamy, czy działa nam układ przyrządu z blokerem. Jeżeli działa, sprawdzamy jeszcze raz wszystko, czy lina na pewno jest przez punkt zjazdowy przepięta. Dopiero wtedy wypinamy lążę i możemy jechać w dół. Ręce trzymamy jedną pomiędzy blokerem a przyrządem i kantem dłoni zsuwamy blokera. Nie trzymamy ręki na blokerze, bo jeżeli zaciśniemy, to pojedziemy w dół. Drugą rękę trzymamy pod blokerem. Lina może być między nogami. Zwłaszcza w górach, kiedy lina czasami jest mokra przy zjeździe, niekorzystnie jest ją prowadzić na udzie, bo wtedy wyciskamy sobie całą wodę na spodnie. No i do butów. Przy przesiadce, jeżeli dojeżdżamy do stanowiska przesiadkowego, najpierw wpinamy ląże do stanowiska. Jeżeli go nie ma, to trzeba go oczywiście zbudować. Potem wypinamy blokera, następnie wypinamy przyrząd. Sprawdzamy, czy lina chodzi. Jeżeli nie chodzi, to partner ma jeszcze u góry możliwość poprawienia liny. Krzyczymy lina wolna. Jeżeli zjazd nie jest w pionie, tylko lekko po skosie, albo bardzo po skosie, to powinniśmy końcówki liny z dużym luzem dopiąć do stanowiska albo do siebie, żeby nam lina nie uciekła i żeby ułatwić zjazd partnerowi. Partner dojeżdża, robi to samo, ściągamy linę. Dziękuję. Na zjazdy trzeba uważać. O ile możemy popełniać dowolną ilość błędów w czasie asekuracji i one nie będą niczym skutkowały, jeżeli nie odpadniemy, to zjazdy są niesłychanie wrażliwe na popełnianie błędów. Jeżeli nie umiemy się związać do liny, jeżeli nie umiemy się związać liną do uprzęży, jeżeli nie umiemy zakładać kości, źle wpinamy ekspresy, to dopóki nie spadniemy, to nic nam się nie dzieje. Natomiast jeżeli popełnimy błąd w czasie zakładania zjazdów i w czasie zjazdów, to już odwrotu nie ma i wielu naszych kolegów i przyjaciół niestety nie żyje poprzez popełnienie błędu właśnie w czasie zjazdu. Zjazdy są niesłychanie czułe na popełnianie błędów.